W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak podłączam dyski twarde starego typu, tak jak tutaj widzicie, do nowych komputerów. Ktoś pewnie zada pytanie, ale po co Ty te starocie chcesz podłączać do komputera? Otóż po to, żeby zobaczyć, co na nich jest. Jeśli ewentualnie jakieś zdjęcia były, no to warto je po prostu zgrać i zabezpieczyć, ponieważ są to już bardzo stare dyski twarde, więc mogą się szybko uszkodzić. Jak już są nieuszkodzone, ponieważ leżały gdzieś tam w starym komputerze albo gdzieś na półce. I aby podłączyć taki stary dysk, no to trzeba tak, albo kupić kieszeń, którą tam, nie wiem, czy teraz jest tak łatwo dostać. Ja mam taką starą kieszeń, jak widzicie tutaj. To wyglądało mniej więcej tak. I w środku w tej kieszeni było taka płytka. Tutaj podłączamy USB. Tutaj zasilanie. I tu jest włącznik, aby to wszystko włączyć. W te miejsca podpinamy dyski twarde. Tutaj odsunę te dyski. Podpinamy dysk twardy plus tutaj zasilanie i taką właśnie płytką możemy po prostu zobaczyć, wyczyścić te dyski przed na przykład odsprzedaniem. Jeszcze powiem, że niektórzy są w stanie kupić tego typu stary dysk, ponieważ tam na przykład jakiś tam, nie wiem, obrabiarka mu działa na takim starym komputerze. Do tej, no dajmy na to, obrabiarki nie jest potrzebne nic więcej, tylko taki właśnie dysk. No nie wiem, czy można nowy kupić, a jak można, to pewnie są to dyski dużych pojemności, których na przykład tamten system w ogóle nie obsłuży, więc można to jeszcze sprzedać, ale żeby nie sprzedać tego na przykład z naszymi jakimiś danymi poufnymi, no to trzeba to wyczyścić wcześniej. No i teraz tak, co robimy? Mając takie urządzonko, po prostu bierzemy dysk twardy, wpinamy go tutaj. Podpinamy zasilanie. Teraz tak, bierzemy zasilanie, podpinamy też kabel USB, czyli coś takiego tu musi być, tutaj z tej strony USB, a z tej podłączamy do komputera. Teraz tak, ja nie mam komputera, ale mam tableta. Tutaj tak, mam tablet, który tutaj ma po prostu wejście USB. Zobaczymy, czy to wszystko zadziała tak, jak powinno, czy podłączamy. I teraz tak, jak mamy tutaj już wszystko podłączone, no to włączamy tutaj tym przełącznikiem ten dysk i on jak gdyby uruchamia się. Zaraz będzie dostępny tutaj u nas. Ja w pamięci tego tableta mam tam jakieś filmy, więc na przykład skopiujemy sobie jeden film i wrzucimy go na ten dysk. Zobaczymy, czy... No widzicie, 1 GB kopiuje. Tak jak mówię, ja wyczyściłem ten dysk, więc teraz on tam sobie kopiuje. Ja to zatrzymam, ponieważ na razie nie chcę tego po prostu kopiować, ale tak jak mówię, wyłączam i mamy jakby dostęp do tego starego dysku, który teoretycznie można gdzieś tam wyczyścić i go sprzedać.